kochani, witajcie, witam was po raz kolejny tutaj u mnie, czyli na kanale Boogie Silver i u Boogie Silver. Bardzo się cieszę, że jesteście po raz kolejny ze mną i że oglądacie ten filmik. Dzisiaj, jak nazwa wskazuje, będą to moje nowości, nowości kosmetyczne, sama pielęgnacja, nic z kolorówki, ponieważ kolorówki na ten moment mam po prostu full. Teraz dokupuję kolorówkę, jeżeli mi się tylko skończy, nie wiem, podkład, jakaś baza pod makijaż albo na przykład korektor. To są takie chyba rzeczy, które najczęściej mi się i najszybciej kończą. Natomiast dzisiaj chciałabym wam pokazać kosmetyki z Polski, polskie kosmetyki, które zakupiłam w Polsce, jeszcze wam nie pokazałam, które dostałam od was, czyli od moich wspaniałych widzek. Także mam nadzieję, że taki filmik wam się spodoba i przypadnie do gustu. Wiem, że dużo z was mieszka w Polsce, większość z was, więc będziecie mogły po prostu sobie coś zobaczyć, no i polecić mi coś właśnie polskiego. No i zdać mi opinię na temat tych produktów, czy są godne uwagi, godne wypróbowania, czy nie. Ale to też pewnie ja zaraz sama sprawdzę, bo już się nie mogę doczekać, kiedy zacznę je wszystkie używać. Także zacznijmy od pierwszej rzeczy. Tutaj tak szybciutko. Jakiś czas temu dostałam paczuszkę od Oli, On The Line With Alex, za co bardzo serdecznie dziękuję. I w paczuszce znajdowało się mydełko Strawberry and Cream, które jest przepiękne. Jest ono okrągłe, ma tutaj właśnie wygraferowaną nazwę i serduszko. I pachnie nieziemsko. I ja tutaj z prośbą do Oli: Olu, powiedz mi, skąd dorwałaś to mydełko? Powiem wam szczerze, że nawet szkoda mi jest tego mydełka używać. Jest tak śliczne, tak pięknie pachnie i mydełko jest opakowane w taki ładny woreczek. Cudowne, bardzo, bardzo intensywne, leży teraz u mnie w pokoju i cała sypialnia pachnie właśnie truskawkami i kremem. Także Olu, koniecznie napisz mi, skąd te mydełko dla mnie wyczarowałaś. I tutaj kolejne rzeczy. Z firmy Eveline. Dostałam jakiś czas temu kosmetyki z firmy Eveline. Pierwsza rzecz, jaką dostałam, to nawilżający peeling do rąk 8 w 1 młode dłonie. Także taki peeling, no jestem bardzo ciekawa. Ja już jakiś czas temu używałam peeling do dłoni z firmy Synesis. Bardzo fajny był, kokosowy, dwuwarstwowy. Bardzo ładnie nawilżał dłonie. Dłonie po nim były naprawdę takie mięciutkie i delikatne. Natomiast tego peelingu młode dłonie jeszcze nigdy nie stosowałam, no jestem bardzo ciekawa, jak się u mnie sprawdzi. Kolejny produkt z Eveline. Ja wam już mówiłam, że mam balsam do ciała, taki żel ujędrniający z Eveline, natomiast dostałam również Slim Extreme 4D, złoty peeling, masaż drenujący z kofeiną, antycelulitowy, z czego bardzo się cieszę, bo jak wiecie, ja uwielbiam stosować tego rodzaju produkty. Jeżeli któraś z was już miała, no to koniecznie napiszcie, jak działa, no i czy jest fajny. I ostatnia rzecz z firmy Eveline. Tej rzeczy byłam najbardziej ciekawa i również czekam na wasze opinie. Arganowy olejek, suchy olejek do ciała, bogaty w witaminę E, odmładza, regeneruje, lekka formuła i szybko się wchłania. Ja olejki lubię stosować najczęściej właśnie zimą i jesienią, ponieważ latem jest gorąco, jak stosuję olejek, to wydaje mi się, że no cała się kleje i bardzo nie lubię tego uczucia. Natomiast bardzo się cieszę, chcę go wypróbować jak najszybciej. Myślę, że nawet już dzisiaj po nagraniu tego filmiku wieczorem po kąpieli go sobie użyję. Super sprawa. Koniecznie dajcie znać, jeżeli używałyście. I to by było na tyle. Nie, mam jeszcze dwie rzeczy, przepraszam, z Eveline. Kolejna rzecz to gruboziarnisty peeling do twarzy, 3 w 1, z kwasem hialuronowym. Ja bardzo lubię peelingi gruboziarniste. Wiem, że niektóre z was piszą, że bardzo niszczą skórę i odbiegają od tego rytuału peelingowania naszej twarzy. Natomiast ja bardzo lubię peelingi gruboziarniste. Ja po użyciu takiego peelingu do twarzy czuję, że moja buzia tak fajnie jest oczyszczona, fajnie jest peelingowana, także będę na pewno testować. I to jest ta seria Eveline Argan Oil z zawartością olejku arganowego i kwasu hialuronowego. Tak, dobrze powiedziałam. I ostatnia rzecz, jaką dostałam, to 100% kwas hialuronowy, serum nawilżająco-wygładzające. Błyskawiczny lifting. I tego produktu jestem naprawdę bardzo ciekawa, także no, na pewno będę testowała. Okej, to wszystko, jeżeli chodzi o Eveline. Kolejne rzeczy, od jednej z was dostałam dwa produkty z firmy Marion. Tak, dokładnie, Marion, myślałam, że źle wymówiłam. Ja zawsze byłam ciekawa tych produktów, nie spotkałam ich jeszcze w polskim sklepie. W Polsce jakoś również nie było mi po drodze, żeby te produkty sobie zakupić. Natomiast jedna z was jakiś czas temu wysłała mi te produkty, no i powiem wam, że jestem ich bardzo ciekawa. Pierwszy produkt, jaki dostałam, to jest Keratin Mix, idealna formuła stylizacja, pielęgnacja do włosów zniszczonych. I to jest eliksir prostujący włosy, taki fioletowy, on ma tutaj pompkę, więc bardzo fajnie, jestem go mega ciekawa. I kolejny produkt, który dostałam, jest to kuracja z olejkiem arganowym,
z firmy Marion i ja go dzisiaj użyłam do swoich włosów. Użyłam na mokre włosy, potem włosy wysuszyłam. Jedyne co, to dla mnie on śmierdzi. Kiedyś miałam taką odżywkę bez spłukiwania z Joanny i dokładnie tak samo mi śmierdziała, nie wiem dlaczego. No ma bardzo nieprzyjemny zapach, ale no nie wiem dlaczego. Jeżeli ma działać, no to jestem w stanie się poświęcić dla tego zapachu. Koniecznie piszcie, co wy sądzicie w ogóle o kosmetykach firmy Marion i czy miałyście już właśnie jakieś produkty do włosów z tej firmy. Dobra, przechodzimy dalej. Ostatnio udało mi się dorwać w polskim sklepie żel do mycia ciała z Palmolive i też tak postanowiłam, pokażę, czemu by nie. I to jest chyba morela i truskawka. Bardzo lubię żele pod prysznic Palmolive, lubię również płyny do kąpieli z Palmolive. Uważam, że to jest jedna zaraz podaw z lepszych film właśnie, jeżeli chodzi o żele do kąpieli i płyny do kąpieli. Okej, przechodzimy dalej. Będąc w polskim sklepie, słuchajcie, co ja ostatnio znalazłam. Kiedyś jak byłam jeszcze nastolatką, bardzo, ale to bardzo lubiłam sztyfty, antyperspiranty z Lady Speed Stick. I pamiętam, że są one jeszcze w Polsce w Rossmanie, ale jakoś nigdy również po drodze nie było mi, żeby to kupić. Ja jestem bardziej fanką antyperspirantów w dezodorancie, dlatego tak też się stało i zakupiłam dezodorant. Bardzo fajna szata graficzna, bardzo się cieszę, że je dorwałam i kupiłam również sztyft, ponieważ jak byłam młodsza, tak jak mówiłam, to były czasy gimnazjum, no to ten Lady Speed Stick u mnie królował i królował właśnie wtedy sztyft, dlatego w polskim sklepie udało mi się zakupić dwa produkty z Lady Speed Stick, z czego się naprawdę bardzo cieszę i dwa produkty z Taupy. Jak wiecie, ja bardzo lubię firmę Taupa, u mnie się rewelacyjnie sprawdza, jestem ich fanką już od dłuższego czasu i tutaj mam taką nowość, Taupa Spa Eco, odpręż serum do masażu. Warto się pomasować raz na jakiś czas wieczorem, dlaczego by nie? I tutaj postanowiłam na produkt z Taupy. Jeszcze nie stosowałam, tak jak mówię, są to nowości, więc jeszcze ich nie próbowałam, co po niektórych. Więc na pewno zdam relację, jak ten produkt u mnie się sprawdził. I ostatnia rzecz z Taupy to jest łagodny płyn micelarny do mycia twarzy i oczu, Taupa Dermoface. Także to również mam nadzieję, że się fajnie sprawdzi. Ja już z Taupy miałam tonik do twarzy, który sobie bardzo chwalę, dlatego mam nadzieję, że płyn micelarny mnie również nie rozczaruje. Dobra, i ostatnia rzecz, jaką zakupiłam, to jest, tadam, biała perła, pasta do zębów, zdrowe i białe zęby. Ja najbardziej lubię używać z Blenda Med pasty wybielającej. Białej perły chyba jeszcze nie miałam, jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że będzie ok. Stomatologiczna pasta wybielająca. Fluor Plus, także bierzemy się za wybielanie zębów. Taka pasta, mam nadzieję, że no, będzie spoko. I ostatnia rzecz, o której chciałam wam powiedzieć, we vlogu z moją mamą pokazałam wam, że kupiłyśmy sobie w Lidlu perfumy, tym razem nie Madame Glamour, tak? Tylko Diamonds z tej serii Sadly i ja nie wiedziałam, do czego te perfumy porównać, czego to jest tak zwana podróbka. Ale dużo z was pisało mi właśnie pod vlogiem, że to są chyba podróbki Hugo Bossa Orange, z tego co pamiętam. Ja myślałam, że są to podróbki Diamonds Giorgio Armani, których nigdy nie miałam, dlatego myślałam, że jeżeli Diamonds, to wiecie, to to samo. Natomiast co się okazało, są to najprawdopodobniej właśnie podróbki perfum Hugo Bossa Orange. Bardzo fajne na co dzień, do pracy, na zakupy. Jeżeli szkoda wam używać jakichś tam drogich, fajnych perfum, to myślę, że będą się fajnie sprawdzały. Jak na moim ciele utrzymują się dość długo, już próbowałam, więc okej. Moi drodzy, to by było na tyle. Nowości u Bugi, polskie, pielęgnacyjne. Koniecznie dajcie znać, czy już testowałyście te produkty, czy się u was sprawdziły, jakieś propozycje może macie. Pozdrawiam was serdecznie, dziękuję, że byliście ze mną. No i do następnego filmiku. Buziaczki, pa pa!